Grzegorz, Rafał, Andrzej i Krzysztof Markowski to czterej bracia, którzy, mimo różnych ścieżek życiowych, wychowali się w duchu wzajemnej miłości i szacunku, co do dzisiaj przekłada się na ich ciepłe relacje rodzinne. Rafał Markowski, który podjął decyzję o wyborze drogi życia związanej z duchowieństwem, podkreślał w wywiadach bliskość i wsparcie, jakie zawsze istniało między braćmi. Decyzja Rafała o zostaniu duchownym w wieku 14 lat była dla rodziny wyzwaniem. Rodzice i bracia Rafała początkowo mieli trudności z zaakceptowaniem tej wyboru. Rafał wspominał, że rodzice nie byli pewni, czy jest on w stanie podjąć tak dojrzałą decyzję, a jego bracia nie rozumieli tej decyzji i nie chcieli, aby opuszczał dom. Jego wyjazd wiązał się z dużym wysiłkiem emocjonalnym dla całej rodziny, a część rodziny była przeciwna jego decyzji. Szczególnie wzruszające jest wspomnienie Rafała o reakcji jego babci, która, widząc go po raz pierwszy w sutannie, rozpłakała się nie z radości, ale z rozpaczy. To pokazuje, jak trudne mogą być wybory życiowe i jak głęboko mogą wpływać na członków rodziny. Historia Rafała Markowskiego i jego braci ilustruje, że mimo różnic i trudności, silne więzi rodzinne mogą przetrwać próbę czasu, a wzajemne wsparcie i miłość są kluczowe w utrzymaniu tych relacji. https://ipluscom/patrycja/markowska Grzegorz, Markowski / 000H8KSO/6C122.F4.JPG Grzegorz, ciesząc się z awansu Rafała na biskupa, wyraża jednocześnie zaniepokojenie o jego zdrowie i samopoczucie. Jego troska o to, aby brat nie przepracowywał się i znalazł czas na odpoczynek, świadczy o silnym więzi braterskiej i wzajemnym wsparciu. Rafał, zdając sobie sprawę, że to Grzegorz jest bardziej popularny, żartobliwie zauważa, że po jego śmierci ludzie mogą powiedzieć: umarł brat Grzegorza Markowskiego. To pokazuje jego poczucie humoru i umiejętność dystansowania się od kwestii popularności. Interesującym aspektem tej relacji jest również fakt, iż bracia byli do siebie bardzo podobni, co prowadziło do zabawnych sytuacji i pomyłek. Historia opowiedziana przez Rafała o tym, jak rektor seminarium pomylił Grzegorza z nim, podkreśla tę fizyczną podobiznę i wprowadza lekki, anegdotyczny akcent do ich historii. W ogólnym rozrachunku, opowieści braci Markowskich rysują obraz dwóch bliskich sobie osób, które pomimo różnych życiowych ścieżek i wyzwań, zachowały silną więź braterską i wzajemne wsparcie. Znajomość ich historii może zachęcać do refleksji nad własnymi relacjami rodzeństwa i znaczeniem rodziny w życiu każdego z nas. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.